Cześć moi drodzy, witam Was ponownie na kanale, bardzo się cieszę, że znowu się widzimy i też cieszę się, bo dzisiaj pierwszy raz od jakiegoś dłuższego czasu będziemy robić sobie film test kosmetyków. W ogóle już dawno jakoś się tutaj przed Wami nie malowałam, także dzisiaj nareszcie przyszedł ten dzień. Będziemy testować nowości kosmetyczne z Avonu, coś czego już dosyć dawno też nie było. I są to w sumie wszystkie chyba z nowości w katalogu 15, jedyne co to nie jestem pewna, czy ten rozświetlacz jest teraz nowością, czy on był w katalogu poprzednim. Ale na pewno też jest nowy, więc nie jest to jakiś produkt, który jest pół roku już w katalogu. Więc przetestujemy wszystkie nowości, jakie tutaj mam. Zanim też zaczniemy, to Wam powiem, na sobie mam sweterek z firmy wasyl.pl. Zostawię Wam linka, bo ostatnio dodałam zdjęcie w nim na Instastory i miałam bardzo dużo pytań. Więc teraz już, żeby nie odpowiadać każdemu z osobna, to Wam powiedziałam i też zostawię linka w opisie. I coś jeszcze? Coś chciałam powiedzieć? Aha, tak, jeszcze powiem Wam na początku, co mam już na twarzy, bo też czasem pytacie, więc tak, jeśli chodzi o podkłady, to mam zmieszane dwa takie bardzo lekkie w konsystencji i też w kryciu niezbyt mocne, ale takie powiedziałabym średnie krycie dają. Jest to Maybelline Affinity, mój ulubiony podkład chyba ever. A tutaj coś, czego uwielbiam używać też latem, ale w sumie nie tylko, bo jest to Bourjois 123 Perfect CC Cream. Jest to krem CC, ale on ma też takie właśnie średnie krycie, nie jest ono jakieś takie, wiecie, delikatne. Także one w połączeniu dały mi, no widzicie, takie krycie, także wystarczające zdecydowanie. Przypudrowane, a nie, przepraszam, korektor to jest Art Scenic. Ostatnio nie wiem czemu, ale jakoś bardzo się polubiłam z tym korektorem. Jest lekki, nie daje takiego bardzo mocnego krycia jak te wszystkie teraz popularne korektory. I on też nie zastyga pod okiem, więc jestem trochę zdziwiona, że tak się polubiłam z tym korektorem, ale jest bardzo lekki, więc moje okolice pod oczami wydaje mi się, że wyglądają troszkę lepiej. Całą twarz i też właśnie korektor przypudrowałam Eveline Loose Powder Cashmere Matte. To jest sypki puder, bardzo go lubię. Buzię wykonturowałam sobie ten bronzer, to są dwa. Najpierw nałożyłam Kobo, widzicie jak już wyżarty w ogóle, też zobaczcie. To jest Kobo, taki bardzo chłodny kolor 311 Nubian Desert i powiem Wam, że bardzo lubię. To są w ogóle świetnej jakości bronzery, bardzo chłodne, ale ten 311 jest taki bardzo ciemny i one też są dosyć dobrze napigmentowane, więc no myślę, że jak on mi się skończy, to sobie kupię ten 300, nie wiem, 9, 8, tam on się nazywa Sahara Sand. I tamten jest jaśniejszy. No i wiecie, teraz jak już nie ma lata, słońca, tyle, to sobie, to ten właśnie jaśniejszy na pewno będzie mi bardziej pasował, ale ogólnie wszystkie mogę polecić, w sensie i ten kolor, i ten jaśniejszy. A potem rozcierałam to i ocieplałam też buzię bronzerem Vibo Beach Cruiser i mój jest w kolorze 02 Coffee Cream. No, i brwi jeszcze zostały, już myślałam, że wszystko, ale nie, jeszcze brwi. Na brwi nałożyłam też Eveline, ten mój zestaw ulubiony, zresztą widzicie jak on wygląda. I to jest zestaw, profesjonalny zestaw do makijażu i stylizacji brwi, to jest kolor 01. No i utrwaliłam sobie te brwi Avonowym żelem, tym z serii Color Trend. Ona jest przezroczysta i powiem Wam, że naprawdę jest dobra. Bardzo się z nią polubiłam. Nie jest to jakieś super mocne utrwalenie, ale jednak muszę przyznać, że trzyma te włoski w miejscu. Także to tyle. I teraz szybko Wam jeszcze pokażę, jakie nowości będziemy dzisiaj testować. Ja tak staram się jak mogę, żeby było jak najszybciej, bo nie chcę, żeby film był bardzo długi, a mam jednak tutaj kilka kosmetyków i do przetestowania, do nałożenia. No i później też bym chciała je omówić, więc no, staram się tak szybko Wam opowiadać. Po pierwsze będzie właśnie rozświetlacz Luminous i jest tutaj blush napisane, więc ja chyba tego dalej nie rozumiem. To jest kolor Halo Glow. Pokazywałam Wam już go kiedyś w jakichś zakupach chyba. A tutaj jest ten tęczowy Magical Highlighter. No i tyle. Następnie do oczu mamy tą paletę cieni Avon True i to jest ta wersja Daydream. Więc ta paleta 6 cieni też będziemy testować. Nowy tusz do rzęs nazywa się Super Shock Definition. Takie szare opakowanie, jak widzicie, jest jeszcze w folii. Także je odpakuję. I tuż prezentuje się w ten sposób. I mam 4 produkty do ust. Mam dwie te pomadki z serii Metaliczny Mat. Mam kolor Rosy Glow i to jest coś takiego. W ogóle ja patrząc na kolory w katalogu myślałam, że jeden kolor zamówiłam taki bardziej dzienny, a drugi taki bardziej wieczorowy. Ale jak się okazuje, drugi wygląda też w ten sposób, także żaden nie jest jakiś super szalony. I ten drugi nazywa się Glistening Mulberry. No i zobaczcie.
Raczej nie są to jakieś szalone kolory, no ale pokażę Wam je na ustach. A dwie następne pomadki do ust, właściwie takie lakiery, to są właśnie najnowsze odcienie pomadek tych płynnych. Jedna jest błyszcząca z tym wykończeniem Shine, czyli nazywa się ten kolor Dark and Stormy. A ten drugi kolor to jest matte i on nazywa się Man Eater. No i tyle. Zaczniemy już wszystko nakładać. I pierwsze co to te rozświetlacze. Z tego względu, że mam dwa i mam też dwa policzki. Nałożę na jeden policzek jeden rozświetlacz i na drugi. Mam ochotę zacząć od tego tęczowego. I kurczę, powiem Wam, że nie wiem jak to zrobić, bo włożę sobie tu palce. Zmieszam te pierwsze trzy kolory. Zobaczymy jaki z tego wyjdzie. Wow, ale się sypią. Wow. Nie wiem, czy to będzie dobrze widać, ale no wszędzie jest pył dookoła. Szok. Okej. Same złote dają taki dosyć ładny efekt, muszę przyznać. Czekajcie. Widzicie? Dosyć ładny jest ten efekt, bardzo mi się podoba jak na razie. No nie jest, na pewno nie jest jakiś super intensywny rozświetlacz, ale jednak jest widoczny. Teraz zmieszam wszystkie razem. Razem z tym niebieskim i różowym. O nie... Po prostu patrzcie. Widzicie? Nie wiem, czy to będzie dobrze widać, ale to wszędzie jest pył. O, i teraz już ten rozświetlacz jest taki, no, chłodniejszy w kolorze. Nie jest już taki ładnie złoty, tylko właśnie jakby lekko bardziej chłodny przez ten, wydaje mi się, że niebieski kolor. Nie widzę za bardzo takiego jakby wpływu na to, co tutaj wyszło, jeżeli chodzi o ten różowy pasek. Widzicie? Tutaj właśnie to, co teraz się świeci, to jest to, co teraz zmieszałam, a tu obok jest ten złoty. Tu są same złote paski zmieszane, a tutaj z tym niebieskim. No widać, że jest bardziej chłodny ten kolor, ale no wydaje mi się, że tego różowego nie widać, tak jakby on generalnie niewiele zmieniał. No ale to trudno. I zmieszam wszystkie. Może będzie widać, jak będę tutaj mieszać te... Zobaczcie. Wow. Fuch, zobaczcie, no to jest jakaś masakra. Jest po prostu mega taki sypki, pyli się okropnie. No to wróży, że po prostu ten kosmetyk będzie albo jakiś mega niewydajny, albo nie wiem co, no. Dobra, nakładam pierwszy rozświetlacz na tą stronę twarzy. No i co? Ładnie się błyszczy, nie? Uważam, że naprawdę jest ładny. Z przodu troszeczkę, jak patrzę na, z przodu, to nie wiem, czy będziecie to dobrze widzieć, ale widać taką właśnie lekką poświatę. Jakby taki rozjaśniony pasek na twarzy. No, średnio to trochę wygląda. Ale z boku, widzicie, jak się błyszczy, to wygląda naprawdę ładnie. No nie wiem, co teraz. Może teraz wezmę ten drugi po prostu. On ma takie opakowanie, w środku ma pędzelek, którego nie będę używała. No i on prezentuje się w ten sposób, już Wam kiedyś pokazywałam chyba, że on jest taki jakby, nie wiem jak to opisać, że to jest prawie matowa, ta baza jest praktycznie matowa, tylko ma w sobie takie połyskujące drobinki, nawet nie wiem czy tu, o, nie wiem czy to zauważycie w ogóle. Tak bardzo, bardzo delikatnie odbija światło. Powiem Wam, że jest jakieś takie odbicie tego światła, ale bardzo delikatne. Ja bym powiedziała, że to jest taki satynowy rozświetlacz. On daje taki bardzo, bardzo delikatny efekt. Powiem Wam, że nie jest zły, ale naprawdę bardzo delikatny. Jeżeli nie lubicie jakiegoś takiego bardzo intensywnego efektu, to, no to może Wam się spodobać, ale jeśli są tu fanki takich, wiecie, rozświetlaczy walących po oczach, to chyba niekoniecznie. I tak, tak wygląda na twarzy Luminous, ten. Bardzo delikatny efekt moim zdaniem, ale no jednak jest trochę widoczny. I powiem Wam, że tak dosyć dziwnie wygląda na policzku. Nie wiem nawet jak to opisać, pokażę Wam po prostu. Widzicie? To wygląda troszkę jak, no nie wiem, jakby takie bardzo drobno zmielone drobiny, takie malusieńkie, bardzo blisko siebie, nie wiem, jakoś tak... Wydaje mi się, że to jest bardzo widoczne, jakieś takie nierówne.
No nie wiem, jakoś dziwnie to wygląda. W każdym razie tutaj z bliska jeszcze może pokażę Wam ten drugi rozświetlacz. No mam nadzieję, że tak w miarę widzieliście. Jakieś takie to jest... Powiem Wam, że mam wrażenie, że ten rozświetlacz, ten, podkreśla jakoś bardziej strukturę twarzy. No nie mówię, że tutaj w ogóle jest idealnie, bo ten kolor troszeczkę mi się tak jakby odcina, wiecie, on jest troszkę dla mnie za jasny. Zobaczymy, jak to będzie później wyglądało. Na razie mamy nałożone, więc przejdziemy dalej. I przejdziemy do oczu teraz. Przejdziemy do tej paletki Daydream, już ją odpakowuję. Tak wygląda opakowanie. W środku są dwa aplikatory, ale na razie je odłożę, bo mi tutaj wypadają. No i paleta wygląda tak. Zrobię teraz szybko swatche tych cieni i pokażę Wam, żebyście wiedziały. Zrobię tak tylko, że o, raz przejeżdżam i od razu na rękę, nie będę dokładała, żebyście widziały, jaka jest moc tego cienia tak po jednym pociągnięciu. No i tak się one prezentują. I tak, co do tych cieni, to mamy wszystkie te brązy, które są tak w miarę widoczne. To są cienie matowe. I ten beż, który jest tutaj, o właśnie ten, on też jest matowy. A ten cień, który jest taki właśnie lekko jakby błękitny, taki bardzo rozbielony błękit, on jest jakby lekko perłowy, tak, taki lekko rozświetlający. I to tutaj na początku to jest taki bardzo jasny beż z malutkimi drobinkami. I wydaje mi się, że te dwa cienie, czyli ten pierwszy i ten beż tutaj, to mogą być takie cienie bazowe. Z tą różnicą, że wiadomo, że ktoś jest, ma bardziej blady, ma jaśniejszą karnację, to będzie używał tego na całą powiekę. A jak ktoś ma troszkę ciemniejszy kolor skóry, to może używać tego. Więc... No tak, widzicie, że kolory raczej takie neutralne, na co dzień bez szaleństw, więc zaraz zrobię z tego jakiś makijaż i zobaczymy, jak się będzie z nimi pracowało. Na początku pod łuk brwiowy spróbuję nałożyć właśnie ten ciemniejszy beż, bo jestem ciekawa właśnie, czy rzeczywiście on może w ogóle się nadawać jako cień beżowy. No, u mnie się sprawdza nieźle, powiem Wam, także jak jesteście takie delikatnie chociaż muśnięte słońcem, to myślę, że będzie Wam pasował. A jak jesteście rzeczywiście takie mocno jasne, to myślę, że wtedy ten pierwszy będzie lepszy. On, ten na przykład u mnie nie rozjaśnia, widzicie, tej okolicy pod łukiem brwiowym raczej? No może delikatnie rozjaśnia? Ale... Jakbym chciała właśnie sobie rozjaśnić, to teraz Wam pokażę. Ten najjaśniejszy cień wezmę i teraz sobie go tu nałożę. Widzicie? On jest znacznie jaśniejszy. To może właśnie ten najjaśniejszy dam tu pod łuk, żeby sobie go tak rozświetlić, rozjaśnić. A teraz pędzlem, puchatym takim bardziej, ten właśnie ciemniejszy beż nałożę sobie tak na całą powiekę jako bazę. Powiem Wam, że jak na takie beżowe, jasne cienie, to mają niezłą pigmentację. Całkiem w porządku. Spoko. Powiem Wam, że naprawdę nieźle to wygląda. Te cienie jasne są rzeczywiście spoko napigmentowane, więc w porządku. Teraz przejdziemy no do brązów i zaczniemy tutaj budować oko. Myślę, że przejdę najpierw do tego brązu tutaj. Dam go w załamanie, a później tym najciemniejszym może. Albo nie, załamanie i całe oko sobie wypracuję tymi dwoma. A może tego użyję do zrobienia jakiejś kreski albo przyciemnienia kącika, później zobaczymy. Najpierw będę pracowała tymi dwoma na środku. Thank you.
No i tak to wygląda na ten moment. W załamanie dałam sobie ten lekko cieplejszy kolor. W zewnętrzny kącik ten i potem tym rozcierałam wszystko razem. Wyszło coś takiego. Powiem wam, że bardzo, wydaje mi się, że dosyć łatwo się tym pracuje z tego względu, że te kolory są tak... nie są ciemne po pierwsze, a po drugie nie są jakoś tak mega mocno napigmentowane, więc nawet jeżeli, no nie wiem, nie jesteście jakimiś mistrzyniami w rozcieraniu, to i tak wam, myślę, łatwo i szybko pójdzie z roztarciem tego. Jedyne co, no to tak ten kolor tutaj jest taki bardzo chłodny i powiem wam, że no widzicie, tutaj trochę się wydaje, jakby to była dziura, no ja nie wiem. Ogólnie mam wrażenie, że on wygląda na oku, no jak będzie sam nałożony, bez tego troszkę cieplejszego, to wydaje mi się, że on wygląda na taki trochę brudny kolor, jakby właśnie taki, nie wiem, przykurzone oko takie trochę, bo no on jest właśnie taki bardzo chłodny. No ale to oczywiście też zależy, kto co lubi, no nie wszyscy dobrze się czują w ciepłych cieniach, ale myślę, że najlepiej mieszać te dwa, żeby ten kolor był taki... te dwa brązy na środku, żeby ten kolor był w miarę taki neutralny, bo jednak właśnie ten sam wychodzi bardzo szaro na oku i tak nie do końca korzystnie, myślę. Ale rozblendowane razem są, no, myślę, że w porządku. I teraz tak się zastanawiam właśnie, na pewno wewnętrzny kącik może od razu już nałożę ten jedyny tutaj błyszczący cień. No i tak, nie wiem na ile dobrze wy to zauważycie, ale no jednak myślę, że to widać już od razu, że ja mam dosyć ciepły typ karnacji. Widzicie, że moje tony na twarzy to jest raczej żółty i taki, nawet bym powiedziała, jakiś lekko pomarańczowy. Raczej mam ciepłą twarz i w ogóle zazwyczaj makijaż cały robię ciepły, widzicie, że też ocieplam sobie buzię. No i te cienie wydaje mi się, że trochę ze mną nie grają. Jedyny cień, który z tych brązów trzech uważam za taki pasujący do mnie, no to jest właśnie ten tutaj, to... No a tak, to właśnie ten jest bardzo szary, ten błękitny, rozświetlający, widzicie, że on też jakoś tak odcina się. Bo oczywiście no to jest normalna paleta na co dzień, więc tutaj nie mówimy o kolorowych makijażach, jakichś artystycznych, tylko na co dzień jakbym miała wyjść z takim lekko właśnie jakimś takim szaro-błękitnym cieniem, no jakoś by to mi nie grało z całością. Wiecie co, dołożę sobie jeszcze delikatnie na to tego najjaśniejszego beżowego cienia, tego obok tutaj. Nie wiem, może jakoś to pomoże. Nie wiem. Na razie nie będę kombinowała dalej. Wezmę sobie najciemniejszy cień z palety, to ten taki bardzo ciemny brąz i nałożę na dolną powiekę w zewnętrzny kącik delikatnie, no bo paleta ma być do dziennego makijażu, więc też makijaż muszę zrobić taki delikatny. Tak to wygląda i teraz wezmę sobie znowu ten taki najcieplejszy z palety brąz i delikatnie rozetrę ten cień na dolnej powiece. I teraz bardzo delikatnie przyciemnię sobie linię rzęs tym cieniem najciemniejszym jeszcze. No i tak to wyszło, powiem wam, że... średnio jestem zadowolona. To znaczy tak, z cieniami pracuje się bardzo łatwo, bo one nie są mocno napigmentowane. I przez to, że one nie są jakieś super mocno napigmentowane, to, to bardzo łatwo się z nimi pracuje. No ciężko z nimi przesadzić ogólnie. Ale to też nie jest tak, że one mają jakiś słaby pigment. Są takie, powiedziałabym, średnio napigmentowane. Ani to nie jest takie coś, że porobicie sobie plamy, ale też nie jest tak, że walczycie pół godziny, żeby w ogóle coś było widać. Także nie ma tragedii, jeśli chodzi o jakość. Jest, myślę, że tak w porządku. Ale no powiem wam, że jak patrzę na te kolory w lusterku, to mega jakoś tak mi tu nie pasuje. Właśnie przez to, że te wszystkie cienie wydają się w połączeniu jakieś takie szaro-burę. I jeszcze ten błękit rozświetlający... nie za bardzo mi się to podoba, no ale trudno. Przetestowałam paletę, także mogę wam powiedzieć, że pigmentacja jest no taka okej na co dzień. Myślę, że w porządku do takich dziennych makijaży. Jeżeli jesteście osobami, które wolą właśnie takie cienie bardziej chłodne niż ciepłe, to ta paleta jak najbardziej będzie dla was w porządku. Jeżeli na co dzień używacie właśnie tylko brązów, no to jak najbardziej. Nie mogę się do niej jakoś przyczepić. Nie ma tutaj, nie wiem, jakiegoś słabo napigmentowanego cienia, nie brakuje beżu. Także myślę, że okej pod tym względem. A teraz przejdziemy już do tuszu do rzęs. To będzie właśnie ten Super Shock Definition. Otwieram go teraz pierwszy raz. O, i ma taką szczotkę raczej... nie jest jakaś super gruba, bo w Avonie bywały takie grubsze szczotki. A ta jest taka w miarę. Ząbki są... no niby nie silikonowe, ale są dosyć sztywne.
No i ta szczotka w ogóle jest bardzo długa. Zobaczcie, moje oko jest praktycznie jak całe moje oko, także spora. No nic, przejdziemy do malowania. Ja nigdy nie podkręcam rzęs zalotką, więc teraz też tego nie zrobię. I po prostu zacznę malować, oby wyszło w miarę chociaż dobrze. Jeszcze Wam nie powiedziałam, że te włoski na tej szczoteczce są tak jakby z trzech stron tylko. Nie wiem, tak się nie pokaże. No nie wiem, czy to będzie widać. Z trzech stron tylko one są, więc no nie wiem, trzeba tak ją obracać, żeby akurat trafiać na te włoski. Sucha się dosyć wydaje, powiem Wam szczerze. Jakoś tak, dopiero co ją otworzyłam, ale jest, wydaje się, sucha. Dziwne. No nie wiem, na razie niewiele się zadziało generalnie, bo no właśnie, przez to, że ona jest taka dosyć sucha, wydaje mi się, że też niewiele się tego tuszu nakłada, także nałożę na drugie oko jedną warstwę i później przejdziemy do nakładania drugiej. No zobaczcie, tak wygląda jedna warstwa i wydaje mi się, że że rzęsy są troszkę pogrubione. No i generalnie chyba tyle na razie. Teraz zacznę nakładać drugą warstwę i zobaczymy, jaki da efekt. No i tak wygląda druga warstwa na tym oku. Taka jest różnica. I tak wygląda efekt końcowy. Powiem Wam, że delikatnie tutaj ubrudziłam powiekę, a poza tym na pewno każda z Was kiedyś doświadczyła czegoś takiego, że używałyście tuszu i pod koniec on zaczynał się robić już suchy. I widać to na rzęsach od razu, bo tak jakby robią się takie grudki malusieńkie, takie, wiecie, ten tusz jest za suchy i tak jakby i na końcówce rzęs widać taką malutką kropeczkę i gdzieś tam w połowie i ten tusz ogólnie wygląda na taki suchy, wiecie, no na pewno każda z Was by już to poznała, bo jak patrzę na te rzęsy, to po prostu mam wrażenie, że tusz jest za suchy i obawiam się, że on może się już osypywać przy pierwszym użyciu, bo po prostu no widzę to, że on jest za suchy, ale no nie wiem, zobaczymy po prostu wieczorem, bo przyjdę do Was za kilka godzin, zobaczymy, czy on się rzeczywiście osypie. No i co do efektu, to nie jest zły, ale czy jakoś mnie powala? No widzicie, że też moje rzęsy nie są jakieś super równe. W niektórych miejscach są dłuższe, w niektórych krótsze. No ale tak czy siak, jakoś ani efekt mnie nie powala i też ta formuła wydaje mi się zbyt sucha. Dosyć długo trzeba pracować, żeby no, coś się zadziało. Teraz się trochę od Was odsunę i przejdziemy do ust. I najpierw zacznę nakładać, a widzicie teraz z większej odległości ten makijaż. Nie jest zły, ale dla mnie troszkę za chłodny. Zaczniemy nakładać najpierw te pomadki metaliczne. Glistening Mulberry. Tak wygląda w opakowaniu. I na ustach. Kolor prezentuje się w ten sposób i powiem Wam, że ogólnie dosyć tempo się nakłada te pomadki. Nawet bym powiedziała, że gorzej niż te zwykłe takie właśnie matowe w sztyfcie. I co mi się nie podoba, to to, że przez ten połysk, widzicie, nawet z takiej odległości większej, widać, że widzicie, jakiekolwiek załamanie na moich ustach jest bardzo podkreślone. I mam też suchą skórkę tu. No i gołym okiem bardzo ją widać, zobaczcie. O, tu. Także ten błysk raczej nie jest korzystny, jeżeli teraz, tak jak teraz na przykład mamy jesień i zimę i wiecie, te czynniki zewnętrzne, pogodowe wpływają bardzo na przesuszenie gdzieś tam ust, skóry generalnie. No to raczej na teraz te pomadki niekoniecznie, chyba że cały czas peelingujecie i nakładacie dużo balsamu przez, wiecie, na okrągło, no to... No ale niekoniecznie ten efekt mi się podoba. Ale co do koloru, to wydaje mi się ładny. Taki bardzo dzienny. Taki róż zmieszany z brązem. Całkiem ładny. I teraz przejdziemy do drugiego koloru. Nazywa się Rosy Glow. Ten jest taki jakby troszkę jaśniejszy, trochę bardziej żywy. I ten kolor, jak widzicie, jest taki bardziej różowo-koralowy. I... No ale jeżeli chodzi o wykończenie, to jest dokładnie ta sama sytuacja.
Widzicie, usta niestety są podkreślone, wszystkie te takie kreseczki pionowe, no i jeżeli są jakieś suche skórki, to też także, no, średnio ogólnie. Ale powiem Wam, że to wykończenie, gdybym już miała nie patrzeć na to, że podkreśla mi te suche skórki, to jest naprawdę fajne. Podoba mi się to, że ta pomadka jest jakby taka bardziej sucha niż zwykłe kremowe pomadki, przez co ona nie będzie tak szybko się zjadała, a przy tym nie jest taka zupełnie matowa, płaska, także to zależy kto co lubi oczywiście, jeżeli Wy lubicie takie lekkie właśnie metaliczne wykończenie, to jak najbardziej, one na pewno też będą w miarę trwałe przez to, że to jest niby połączenie tego matu z metalicznym połyskiem, bo no właśnie ten mat, ten niby mat, którego ja tutaj za bardzo nie widzę, on sprawia, że ta formuła jest taka jakby bardziej, wiecie, sucha, że ta szminka tak nie będzie Wam zjeżdżała szybko, no ale połysk jest, więc to wszystko zależy od Waszych upodobań. Ja teraz ją znowu ścieram. Teraz przejdę do tych płynnych pomadek i pierwsza, którą nałożę, to będzie ta błyszcząca, czyli nazywa się Dark and Stormy. Tak wygląda w opakowaniu i w opakowaniu wygląda taką trochę fioletowo-bordowo-brązową, ale powiem Wam, aha, i ona ma w sobie drobinki takie złoto-bordowe takie, ale bardzo malutkie. No i jak wszystkie te pomadki, ma taki sam aplikator. No i zobaczcie, ten kolor na ustach wychodzi niemal czarny. No i tak, wybaczcie, że to nie jest jakoś perfekcyjnie nałożone, ale chcę Wam pokazać, że taka jedna warstwa, dosyć cienka, nie daje 100% krycia. Nie wiem, czy to będziecie widzieć, ale w niektórych miejscach tej pomadki jest więcej, w niektórych mniej. Widzicie? Tak troszeczkę nierówno się rozkłada, mimo że się starałam. Więc dołożę odrobinę więcej i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Widzicie? Kolor się teraz przyciemnia. No i tak wygląda ten kolor. Jest naprawdę bardzo ciemny. Powiem Wam, że no nie, niesamowicie jest ciężko go nałożyć równo. No więc widzicie, że te usta wyglądają wręcz śmiesznie. Ale no kolor jest bardzo ciemny i wydaje mi się bardzo niebezpieczny, bo przez to, że ta pomadka jest właśnie błyszcząca, ona nie zastyga, to bardzo łatwo przenieść tą pomadkę na zęby. I też myślę, że bardzo łatwo ją rozmazać. Także ten kolor jest bardzo niebezpieczny, tak myślę, i też ciężko go nałożyć równo. No, nie wiem, ja nie jestem przekonana właśnie z tego względu, że ten kolor jakby nie jest taki komfortowy do noszenia. Ładnie wygląda może, ale i odbije Wam się szybko na szklankach, na, nie wiem, na widelcach, jak będziecie jeść. Szybko go zjecie, no a jednak taki kolor ciemny, zjedzony, chociaż odrobinę, wygląda już nieładnie, trzeba od razu poprawiać. Też jak dacie komuś buziaka, no to będzie miał ogromną ilość tego produktu odbitą. No nie wiem, przejedziecie gdzieś delikatnie ręką, czy szalikiem, czy włosami i też Wam się to rozmaże, także moim zdaniem takie ciemne kolory są bardzo niebezpieczne. No ale kolor jest no bardzo jesienny, taki jesienno-zimowy, widzicie, ciemny. No i myślę, że całkiem ładny, ale zdecydowanie niebezpieczny. Dobrze, i teraz doszliśmy do ostatniej pomadki. I powiem Wam, że ją nosiłam już dwa razy przez dwa całe dnie. I no mega się jakoś tak zakochałam w ogóle w tej pomadce, w tym kolorze. Nazywa się Man Eater i to jest wersja matowa. I powiem Wam, że jestem zaskoczona, bo jedyne ciemne pomadki, jakie nosiłam w życiu, to były czerwienie po prostu. Jakieś takie jaśniejsze bądź ciemniejsze, takie bardziej odważne kolory, to tylko czerwień. A tym razem, o zobaczcie, masakra, ta pomadka jest wszędzie. Także nawet nigdy nie miałam na sobie chyba takiego ciemnego koloru, ale teraz używałam dwa razy, teraz dzisiaj pokażę Wam trzeci raz i ten kolor jest przepiękny. Także zaczynam nakładać. Widzicie? Taka bardzo cienka warstwa daje ten fiolet jaśniejszy. A jak zaczęłam nakładać drugą, to widzicie, grubsza warstwa daje też bardziej intensywny kolor, bardziej to, co jest rzeczywiście w butelce.
I tak to wygląda, powiem Wam, że bardzo mi się podoba. No tutaj widzicie z bliska, ale oddalę Was. Specjalnie właśnie dzisiaj założyłam też ten sweter i tą pomadkę, bo uważam, że ten zestaw bardzo ładnie wygląda. Bardzo mi się podoba ta pomadka, muszę przyznać, że uważam, że wygląda pięknie. Bardzo ładny kolor. I co chcę powiedzieć, to właśnie ten zestaw kolorystyczny bardzo mi się podoba. Ostatnio też właśnie i ten sweter, i tą pomadkę miałam na sobie, kiedy wrzucałam to na Instastory. No i miałam bardzo dużo pytań. I skąd sweter, i skąd pomadka? I skąd sweter, i skąd pomadka? Także teraz możecie zobaczyć ten zestaw razem. No bardzo mi się podoba, muszę przyznać, że ta pomadka jest piękna, więc... No cieszę się, że ją kupiłam, chociaż, no tak jak Wam mówię, nigdy wcześniej nie używałam takich kolorów, więc raczej chyba się spodziewałam, że mi się nie spodoba, no ale jak widzicie, no nie wiem, mi się podoba i ja jestem zadowolona. Będę w niej chodziła, ona się, już wiem jak utrzyma, no bo mówię Wam, że miałam ją dwa razy na sobie, także, no nie wiem, wrócę do Was później, po prostu pokażę Wam jak wyglądają cienie, jak tusz, po jakim czasie ta pomadka się zjadła, no i czy rozświetlacze się utrzymają. Także teraz mamy godzinę, już Wam powiem, dzisiaj późno zaczęłam. Jest godzina 15:37, także tyle. Wrócę do Was po prostu za kilka godzin, zobaczymy jak to wszystko się utrzymało. Cześć moi drodzy, wracam do Was po 5 godzinach tylko, ale już myślę, że no takie najważniejsze rzeczy będzie wiadomo, a mam już też ochotę zmyć makijaż, bo już jest dosyć późno, więc... Po prostu przychodzę już z podsumowaniem. Także może zaczniemy od rzeczy, o których najmniej mam do powiedzenia, więc cienie. No to już Wam wszystko w sumie wcześniej powiedziałam. Nic się nie zmieniło, nie pozbierały się, myślę, że też nie straciły na intensywności. Także podsumowując, uważam, że jeżeli używacie tylko takich właśnie brązów, bardzo robicie takie naturalne makijaże i też jednak wolicie chłodniejszą tonację w brązach, to ta paleta jak najbardziej uważam, że jest w porządku jakościowo. Dla mnie jest po pierwsze za chłodna, a po drugie jakoś ogólnie, nie wiem, nie powaliła mnie, ani nie jest, ani te kolory jakoś mi nie odpowiadają, ani też... No nie wiem, bardzo mi się podoba ten beż, który tam jest i ten jeden cieplejszy brąz, ale poza tym zatem chyba w katalogu ona kosztuje w promocji jakieś 30... Ja ją kupiłam za 30 chyba 4 zł, no to powiem Wam, że jakoś niespecjalnie. Myślę, że właśnie to jest tylko dla osób, które lubią takie chłodniejsze makijaże, no i używają właśnie takich bardzo naturalnych cieni. Następnie, co do rozświetlaczy, to oba się utrzymały, mam nadzieję, że to będzie widać. Po tej stronie mamy rozświetlacz ten tęczowy, a tutaj jest to ten rozświetlacz Luminous. I powiem Wam, że w sumie niewiele się też zmieniło, jeśli chodzi o moje odczucia. Ten Luminous jest po prostu trochę bardziej złoty, taki cieplejszy. Ten tęczowy przez to, że właśnie on ma ten pasek niebieski, zrobił się delikatnie chłodniejszy, ale chyba bardziej bym Wam polecała ten, bo ma odrobinę bardziej intensywny blask i dodatkowo możecie same decydować, czy akurat do dzisiejszego makijażu chcecie użyć tylko tych złotych pasków, czy też zmieszać z tym różowym i niebieskim i stworzyć taki bardziej chłodny kolor, więc wydaje mi się, że ten jest taki bardziej wielofunkcyjny i ten chyba podoba mi się bardziej niż ten właśnie, niż ten Luminous. Tutaj jest ten Luminous, czyli to. No i właśnie ten tęczowy tutaj. Ale to oczywiście wszystko zależy od Waszych upodobań. Ten też jest trochę delikatniejszy, a kolor ma właśnie taki typowo złoty, raczej ciepły. No a tak jak mówię, tutaj sami decydujecie o tym, jaki kolor akurat dzisiaj jest Wam potrzebny do makijażu, jaki będzie bardziej pasował. Co do ust, to tak. Jeśli chodzi o tą pomadkę, o te pomadki metaliczny blask, to... Nie, metaliczny mat, sorry. Metaliczny mat to... Jest to ciekawe wyjście, bo z jednej strony macie pomadkę, która jest na pewno bardziej trwała niż zwykła taka kremowa, połyskująca pomadka, ale macie, nie jest to typowo matowa pomadka, tylko jest ona błyszcząca. Z drugiej strony, no, jest to taka formuła, że nie dość, że ta pomadka jest dosyć taka tępa, troszeczkę ciężko się na początku ją nakłada, to też przez to, że ma taki połysk, to bardziej podkreśla suche skórki, jakieś takie, wiecie, te wszystkie linie na ustach, także... No, uważam, że do niej trzeba mieć dosyć dobrze nawilżone usta, no i też po prostu, jeżeli lubicie taki właśnie metaliczny połysk, to myślę, że to jest spoko wyjście z tego względu, że właśnie ona jest bardziej trwała niż taka zwykła kremowa pomadka. Co do tuszu do rzęs,
to tak jak myślałam, minęło tylko 5 godzin i już delikatnie widzę osypane tutaj, osypane to już nie, z tej odległości nie będzie widać, postaram się zrobić zbliżenie. Delikatnie się już osypał, nie wiem, spróbuję go użyć jeszcze raz dla pewności, czy po prostu, nie wiem, może następnym razem jakoś lepiej mu to pójdzie. Ale jak na ten moment nie jestem zadowolona ani z tego, że się właśnie osypuje, a druga rzecz to moim zdaniem jakiegoś spektakularnego efektu nie dał, tak jak na przykład tym pomarańczowym byłam zachwycona, tak ten jest moim zdaniem taki bez szału. Także to tyle. I co na koniec, to te pomadki płynne. Pierwsza ta błyszcząca, no jak wam mówiłam, takie mam mieszane uczucia przez to, że bardzo ciemny jest to kolor po pierwsze, jest w formie błyszczącej, więc bardzo łatwo go gdzieś, wiecie, rozmazać, przenieść, nie wiem, przesunąć po twarzy, włosami sobie go rozmazać, czy szalikiem teraz jak będzie zimno. Także trochę niebezpieczny, poza tym też ciężko, wiecie, ładnie wyrysować taką mocno błyszczącą pomadkę, bo ona jest jednak taka bardzo jakby tłusta i gęsta i tak ciężko nią dosyć wyrysować usta, więc ten Dark and Stormy nie do końca mi przypadł do gustu. A tutaj widzicie, to jest Man Eater i to jest pomadka po 5 godzinach bez poprawiania i w międzyczasie jadłam jeden kawałek pizzy, więc to by było tyle, co ona musiała przeżyć. No i piłam i mówiłam, także to tyle. I co jest moim zdaniem największym plusem tych matowych pomadek, to to, że nawet jak widzicie, że ona się zjadła. O, widzicie? Najbardziej tutaj w kącikach, ale no ogólnie całe usta straciły na intensywności. To ja właśnie miałam tak z nią, bo tak jak wam mówiłam, już jej wcześniej używałam, że byłam na obiedzie u babci. Na obiedzie u babci, o. I jak zjadła mi się ta pomadka, to żeby, wiecie, od razu nie iść do lustra i się nie malować od nowa, to po prostu sobie wzięłam i roztarłam ją palcem. I no teraz może to nie wygląda jakoś fantastycznie, ale już wam wytłumaczę, o co mi chodzi, że po prostu jak miałam bardziej na krawędziach taką większą ilość tej pomadki, od wewnątrz nie, to jak to rozsmarowałam, to ona się tak bardziej równo rozłożyła. I tak samo teraz, miałam już na krawędziach tak trochę ją, wiecie, jakby wyszczerbioną, tutaj w tych kącikach już jej nie miałam, a przez to, że ona nie zastyga tak w 100%, można spokojnie ją sobie rozetrzeć po ustach. I ona będzie wyglądała już znacznie lepiej niż wiecie, po tym jak coś zjecie. Także ogólnie fajnie się z nimi pracuje, łatwo się je nakłada, no i ogólnie po prostu ten kolor bardzo mi się podoba. Uważam, że właśnie jest taki super jesienny i ładnie wygląda, no po prostu mi się podoba. Także tą pomadkę bym wam mogła polecić. I to już wszystko. Dajcie znać, czy testowałyście te nowości, czy wam się spodobały. Jeśli tak, to napiszcie, które konkretnie, a jeżeli nie, to dajcie znać, czy czymś was zainteresowałam, albo czy od czegoś was, wiecie, odciągnęłam od zakupu. Także czekam na wasze komentarze. Teraz już wam dziękuję za oglądanie. Dajcie kciuka do góry, jeżeli film wam się spodobał i do zobaczenia w kolejnych filmach. Buziaki! Pa!